roku przedstawiamy spryskarkę w pełni elektryczną z nowej serii Elektron. To jest Elektron druga generacja. Zastosowanie postanowiliśmy, że to będzie silikon, czyli wtrysk silikonu. Jest to, można powiedzieć, odwrotność klasycznego procesu wtrysku, dlatego że silikon jest płynny w niskiej temperaturze. To znaczy, w tym przypadku cylinder ślimaka ma około 10 stopni Celsjusza, natomiast forma ma 180 stopni. Silikon jest dwukomponentowy i w temperaturze 180 stopni usieciowiuje się i dzięki temu jest twardy, tak? Możemy formować kształt. Z tego, co nam wiadomo, rynek silikonu jest rynkiem rozwijającym się, co znaczy, że coraz większe zainteresowanie produktami z silikonu. Na tych targach prezentujemy rozwiązanie produkujące do produkcji smoczków dziecięcych, ale tak jak wspominałem, zastosowanie silikonu jest bardzo, bardzo szerokie. Mogą być to różnego typu uszczelnienia, różnego typu osłonki, tak, przykładowo. Większość osób, które spotykam, no, dziwią się właśnie tym procesom, nie znają tego procesu, jest to coś nowego. Przede wszystkim, no, dotykając cylinder, tak, wszyscy są jakby zaskoczeni, że jest zimny, a nie ciepły, tak, bo do tego wszyscy są przyzwyczajeni generalnie. Ferromatic zawsze stawiał na nowe technologie, na ciekawe rozwiązania, przede wszystkim po to, aby przedstawić różne możliwości techniczne firmy. Ferromatic jest firmą, która, można by powiedzieć, specjalizuje się w rozwiązaniach specjalnych, a nie niestandardowych, tak. To znaczy formy kostkowo-obrotowe, formy piętrowe, wtrysk dwukomponentowy, czterokomponentowy, nawet sześciokomponentowy, to wszystko jest możliwe.